sprawdzić jak inne sesje, bo chciałam im pokazać tak naprawdę, jak mama pracuje. I takie rzeczy się robiło. Stawcie mnie luz! Chodź, Blaneczko, tego jelenia przyniosłaś ty? To jest stabilne? Robimy ślub. Właśnie dlatego trzeba mieć harmonogram. Taka sesja to tak naprawdę jest trochę wesele, bo rzeczywiście chaos jest, bo w dzień realizacji jest naprawdę wiele rzeczy, które mogą umknąć. Ktoś mnie kiedyś zapytał, po co robię sesje stylizowane. Chcesz pokazać swoim klientom, jak czujesz, co czujesz, jak czujesz dany styl, po prostu. Bardzo lubię to robić i na pewno nie jedną sesję jeszcze zrobię. Najważniejsze jest miejsce. To miejsce robi klimat i narzuca nam styl w danej sesji. Angażuje, wiesz, wielki sztab ludzi tak naprawdę. Jest fotograf, jest dekoratorka, projektantka butów, wizażystka, florystka, firma robiąca garnitury, firma drukująca papeterię, oprawa muzyczna, projektantka biżuterii, świetna cukiernia zawsze, projektantka sukni ślubnej, filmowiec, no i oczywiście piękne miejsce. W ogóle fajna para. Fajni ludzie, fajna właśnie energia i cieszę się, że właśnie oni wygrali konkurs, bo to była ich nagroda. I fajnie się bawili, po prostu. A my stworzyliśmy do tego dogodne warunki. Dlatego za 600 metrów skręcamy w lewo. Albo w prawo. Najtrudniejsze w takim chaosie jest praca z ludźmi. Ponieważ czasem jest tak, że każdy chce coś ode mnie, a ja nie zawsze mogę się rozdwoić. Jola, zapraszam, po raz piąty! Ale ty masz jeszcze dzieci tutaj. Ja mam jeszcze dzieci, czyli rozstroić się nie mogę. Czy dzieci przeszkadzają mi w czasie sesji? Absolutnie nie, ponieważ tak jak wymyślam harmonogram i scenariusz dla wszystkich usługodawców, tak też zaaranżowałam dzieciom wolny czas. Bawiliśmy się w jeziorze, jeździliśmy na hulajnodze. Tak, trochę było tableta, ale myślę, że nie zaszkodzi. Był piękny teren do biegania, więc ja wiedziałam, że one się tutaj nie będą nudziły. Czy dzieci się nudziły? Nie. No i proste. No i teraz pytanie do nich tak naprawdę, czy im się w ogóle podobało. Blaneczka, podoba ci się praca mamy? Jasiek, mógłbyś pracować tak jak mama? Nie. Nie każdy robi to, co umie. A co mama robi najlepiej? Wszystko. No właśnie, bo mama jest od wszystkiego. Cudowni jesteście, właśnie. Mama robi wszystko dobrze. Tak, nie jedna para mi o tym powiedziała, że jestem trochę taką, wiesz, kobieta rakieta do wszystkiego, więc bardzo mi miło, potwierdzenie jest. A plecy dzięki.